Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska. To jest kolejny punkt naszego programu. Komentarz publicystyczny po tym, co się dzieje. A pozostajemy nadal tak naprawdę w temacie zabójstwa Pawła Adamowicza w Gdańsku. Zamachu, jak dzisiaj nawet pisze tygodnik Polityka. Jaka Polska po zamachu, pyta. No i właśnie, co się dalej wydarzy? Słyszymy kolejne wypowiedzi także żony zamordowanego Pawła Adamowicza, która już przerzuciła winę, wskazując telewizję publiczną za odpowiedzialną za tę, którą indoktrynowała mordercę Stefana W. w zakładzie karnym. Jakie będą kolejne wypowiedzi? Co nas teraz czeka? Spróbujemy się dowiedzieć od Michała Karnowskiego, publicysty tygodnika Sieci. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No chociaż z tej zapowiedzi to wróżbita, ale oczywiście żartuję. Tak, witam serdecznie. To jak skomentować przede wszystkim, może jeszcze nie pytając o to, co się wydarzy, ale jak skomentować to, co słyszymy do tej pory? Żona Pawła Adamowicza rzeczywiście bardzo mocno w wywiadzie z telewizją konkurencyjną do tej, którą oskarżyła, mówi o tym, że to mowa nienawiści wylewająca się z telewizji jest przyczyną śmierci jej męża. No tak, tak, te tezy są bardzo mocne, takie powiedziałbym, no, stawiane właściwie na gorąco po tragicznym wydarzeniu, po tragedii. Ta ziemia na grobie jeszcze, czy to jest właściwie, no może ta zaprawa w tej krypcie Bazylice Mariackiej jeszcze pewnie do końca nie zaschła, a tu już tak mocne słowa i to z ust wdowy. No patrzyłem na komentarze, może odwołajmy się do tego, jak inni to widzą. Widzę duże zdziwienie, że tak szybko, tak mocno, tak dramatycznie. Widzę też u wielu poważnych komentatorów pewien problem, jak do tego podejść. No pewna delikatność wobec wdowy wydaje się być absolutnie na miejscu. No, można to skomentować właściwie dwojako. No, po pierwsze teza, nawet padająca z tych ust, no, osoby, która rozumiemy cierpi, możemy się domyślać, przeżywa to jakoś szczególnie mocno, szczególnie dramatyczne to są dla niej chwile, ale teza, że no nie nienawidzi się mordercy i właściwie no nic się do niego nie ma. Tak niestety można to odebrać. A nienawidzi się telewizję publiczną, która brała po prostu udział w ostrym dyskursie politycznym. No wydaje mi się być bardzo wątpliwa i trudna do przyjęcia. Jest też w tym jakiś taki posmak już no kariery politycznej zaczynanej. Myślę, że Polacy to ocenią. Moja generalna ocena jakby do tego, co się zdarzyło, tak, odwracając się trochę do tyłu, patrząc za plecy, jest taka, że Polacy patrzyli bardzo uważnie, naprawdę uważnie, kto jak się w tych dniach zachowa. I trochę chyba intencją przeciwników Prawa i Sprawiedliwości było to, żeby odepchnąć PiS od żałoby, żeby powiedzieć Polakom, to są nieżałobnicy, oni nie podzielają waszych emocji. Dwa, w ślad za tym, żeby powiedzieć, oni są być może winni. Wydaje mi się, że to się nie udało. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość zachowało się tutaj godnie, spokojnie, normalnie, wycofało się trochę z debaty, podzieliło ból Polaków. Autentycznie takie mam poczucie. Zaoferowało tam, gdzie mogło pomóc. Nawet z pokorą przyjęło pewne psztyczki, tak jak to usadzenie w Bazylice Mariackiej. I moim zdaniem, patrząc wstecz, ta ocena jest taka, że nie wydaje mi się, to mówię pierwszy raz na tej antenie, czy w ogóle pierwszy raz, ale właśnie na antenie telewizji w Polsce.pl. Pierwsza moja ocena, już bym się poważył postawić ocenę, że nie wydaje mi się, żeby ta tragedia przewartościowała długofalowo naszą scenę polityczną, nasze życie publiczne. To mogłoby się zdarzyć przy jakichś błędach zasadniczych ze strony tych, którzy no właśnie są tak oskarżani. Teraz mam poczucie, że ta pięść, która wychodzi z tego pogrzebu, no trochę uderza w próżnię. Profesor Zybertowicz mówi dla portalu w polityce.pl, z Owsiaka, Wałęsy i Adamowicza próbuje się robić świeckich świętych w celu zarządzania ludzkimi emocjami. Z kolei Rafał Trzaskowski, przeciwko Adamowiczowi była prowadzona kampania zastraszania i my to widzieliśmy. To już nawiązując także do słów wdowy po świętej pamięci Pawle Adamowiczu. Czy rzeczywiście, panie redaktorze, możemy powiedzieć, że także te słowa o zamachu, o tym, że to był zamach na Pawła Adamowicza, próbuje się zrobić swojego rodzaju tragedię narodową? No,
trochę była to tragedia narodowa. Znaczy urzędujący prezydent dużego miasta, postać jednak pierwszoplanowa, postać rozpoznawalna, postać wyrazista, no, która często jest w telewizji, no, zostaje zamordowana brutalnie na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na oczach setek tysięcy prawie tak widzów na miejscu, a potem przez powielenie na oczach milionów tak naprawdę z pewnym przesunięciem czasowym. No to jest rodzaj przeżycia narodowego i ja rozumiem, że to jest duża, jakby duże wydarzenie, tu nie ma wątpliwości. Czy to był zamach? Tak, no to był zamach kryminalisty dokonany na prezydenta Pawła Adamowicza. To wszystko jak gdyby, nawet ten smutek, nawet ten żal, to wszystko jest uzasadnione do momentu, gdy nie próbuje się na tym jakby wyprowadzać czystego, wyprowadzać pewnego ostrza uderzeniowego, takiej dzidy, prawda, która ma z kolei być takim, no nie wiem, właśnie zemstą, tak? Ja to nazwałem, że próbuje się zbudować partię wielkiej zemsty. No, panie Rafale Trzaskowski, no z całym szacunkiem, ale to pana partyjni koledzy rzucali jeden z najmocniejszych oskarżeń w trakcie tej kampanii wyborczej samorządowej, która 2 miesiące temu trwała. Akurat w Gdańsku, no ja uważam, że może politycznie to nie było jakoś, no w każdym razie było do przemyślenia, ale akurat w Gdańsku pan Płażyński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach, prowadził kampanię niezwykle łagodną. Ba, jak się, są zdjęcia, jak się spotkali z panem Adamowiczem na ścieżce, prawda, agitacyjnej w mieście, to miło porozmawiali, więc kto tutaj, jeżeli chcemy tak rozmawiać, no kto tu może mieć większe poczucie winy? Kto mówił o tym majątku? Kto to wszystko robił? Ba, czyja prokuratura wszczęła postępowanie, czy za czyich rządów w sprawie majątku pana Adamowicza? No proszę państwa, przypisywanie ludziom, którzy pokazywali, że są poważne wątpliwości co do majątku pana Adamowicza, którzy na przykład krytykowali jego politykę historyczną, która no, była jednak taką polityką mocno nawiązującą do okresu Wielkiego Wolnego Miasta Gdańska, także w tym nazistowskim wymiarze, no, ci ludzie nie muszą mieć dzisiaj żadnego poczucia winy. Może ktoś przesadził w debacie, może ktoś za mocno słowo powiedział. Tak, no to wszystko jest do rozważenia, ale te słowa za mocne, te przesady, one się zdarzają każdego dnia i wobec absolutnie wszystkich. W mojej opinii, pamiętajmy, pan prezydent Adamowicz wygrał wybory prezydenckie w Gdańsku w pierwszej turze. Lokalne media w pełni go popierały i z nim sympatyzowały. Gazety jak Rzeczpospolita Ogólnokrajowe broniły go zaciekle. Tych, którzy mówili, coś tam jest nie w porządku, było bardzo niewielu. To nie była żadna nagonka, to nie był żaden wściekły atak. Ktoś, kto próbuje takie tezy budować, moim zdaniem, no rzeczywiście chce mieć jakieś tutaj z tego korzyści polityczne. I jeszcze jedna rzecz, zwrócę uwagę na końcu tego wątku. Najbardziej radykalni, najbardziej tacy, powiedziałbym, no, stawiający mocne tezy, najmocniejszych słów używający, są ci politycy, działacze, aktywiści, ludzie mediów, którzy są dzisiaj poza tym rdzeniem Platformy, którzy trochę są poza tą hierarchią rządzącą stroną opozycyjną. I myślę, że oni liczą bardzo na to, że im większe będą emocje, tym łatwiej będzie przeformułować ten obóz, że on go jakby na nowo, to wydarzenie na nowo ten obóz zredefiniuje, utworzy, tak? Zakwestionuje być może przywództwo Schetyny. To jest próba powiedzenia, kasujemy stare hierarchie i struktury, na bazie tej tragedii, im ona większa, tym dla nich lepiej. Budujemy coś nowego, a my wracamy do gry. My, Radosław Sikorski, wracamy do gry. Pamiętajmy, Sikorski jest poza Platformą w tej chwili i on szuka takich momentów przełomowych i wielu innych. Też z Gdańska płyną ciekawe sygnały. Tam Grzegorz Schetyna jest jednak pomijany w tym żałobnym tonie. To jest jakby trochę przeciwko niemu. I dlatego on, moim zdaniem, próbuje tutaj ten atak skierować w kierunku TVP. Próbuje no, powiedzieć Polakom, że ja jestem na czele tego buntu, tak, przeciwko tej władzy, no ale nie chcę jakby głębszych zmian w swoim obozie, chcę tutaj skupić się na telewizji publicznej. Ataki wobec niej są, myślę, że haniebne. Wynikają tak naprawdę z tego, że to jest no, jeden z niewielu jeszcze ośrodków, które naprawdę bronią tej sprawy, która w 2015 roku no, wygrała. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, mówił także o tym, że to Platforma Obywatelska zostawiła Pawła Adamowicza na chwilę przed kampanią samorządową. Wskazywał to teraz, w tych dniach ostatnich już po śmierci Pawła Adamowicza. Po śmierci Pawła Adamowicza, zaledwie tydzień później, Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej także wskazywała w Sejmie, że nie może być ciszy nad tą trumną. Posłuchajmy. My nie będziemy cicho, dlatego że cisza dla Prawa i Sprawiedliwości byłaby na rękę, a nad trumną Pawła Adamowicza ciszy być nie może. Nie może być milczenia. Dlatego profesor Bartoszewski, który również był hejtowany
i obśmiewany przez tę drugą stronę, kiedyś powiedział bardzo ważne słowa. Prawda nie leży po środku, ale prawda leży tam, gdzie leży. I w tym wypadku prawda jest taka, że prezydent Paweł Adamowicz został zamordowany przez nienawiść i propagandę, manipulacje, które szły ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Manipulacje, jak słyszeliśmy, zdaniem posłanki szły ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, mówił pan o tym, że telewizja publiczna brała udział w tym ostrym dyskursie. No jednak dzisiaj Platforma Obywatelska żąda ustąpienia prezesa TVP Jacka Kurskiego, mówiąc, że do tego momentu politycy tej formacji nie będą pojawiali się w programach telewizji publicznej. Jak to skomentować? No jeszcze wrócę do pani Szwing-Wielgus, to ważna wypowiedź. Ona potwierdza, myślę, że to, co mówiłem, to znaczy ona potwierdza, że no właśnie politycy dziś na marginesie. Pani Szwing-Wielgus, perspektywa wyborcza jest czarna, powiedziałbym, tak, no bo jest w jakiejś partyjce, która ma naprawdę zero, słownie zero w sondażach, mimo jednak też obecności w mediach. No jej perspektywa jest taka, że im ona będzie głośniej krzyczała o tym, że to się wszystko zmieniło, bądźmy razem, rzućmy się na PiS, tym szybciej jakby może się dochrapie jakiegoś miejsca wyborczego na liście wyborczej. Wydaje mi się to niesmaczne i to nie jest ten moment. Co do TVP i bojkotu, no cóż, takie próby już były w przeszłości. Ja myślę, że do tego trzeba podejść bardzo spokojnie. Platforma Obywatelska ma oczywiście prawo powiedzieć, nie chcemy chodzić do telewizji publicznej. To jest jakby wolność tutaj absolutnie każdego. Każdy może to zrealizować. Moim zdaniem jest to niestety skoordynowane z brutalnym atakiem na TVP, taką próbą zdobycia tego miejsca. Tak jakby oni sobie zdali sprawę, czy zrozumieli, że oni bez TVP, bez kontroli nad TVP, bez spacyfikowania tej stacji nie zyskają władzy. No to dla, słuchajcie, no proszę państwa, tworzymy różne media, one są ważne, ale dla milionów Polaków tak naprawdę wybór jest prosty. A TVP, Polsat, TVN. No, TVP jest jedynym ośrodkiem w tym gronie, który zdecydowanie wyraziście na przykład pokazuje, co się w Polsce zmienia. Próbuje pokazywać pewne patologie. Próbuje opowiadać tą rzeczywistość z perspektywy trochę obozu czasami rządzącego, tak? Dając mu pewne prawo głosu, którego gdzie indziej nie ma. Po prostu tam na przykład, no nie wiem, czy państwo wiedzą, ale kluczowe w aferze VAT-owskiej zeznania pani minister Chojny-Duch, która opowiadała, jak to lobbyści pisali prawo, które umożliwiło właśnie wyprowadzanie tych miliardów, one w ogóle nie dotarły za pośrednictwem pozostałych mediów, w ogóle nie dotarły, nie było w ogóle wspomniane, nie pojawiły się. Cisza, nie ma tematu. Tylko TVP była w stanie to zrobić. Więc nie dziwię się, że zlikwidowanie TVP jest tutaj celem. Trzeba zachować spokój. Pewnie TVP też popełniła pewne błędy. To jak każda, prawda, instytucja ludzka, jakieś wnioski trzeba wyciągnąć. Ja zresztą w ogóle uważam, że no bez względu na to, że czy ktoś się czuje winny, czy nie czuje winny. No ja się nie czuję winny, ponieważ uważam, że to kryminalista jest winny i ci, którzy nie zabezpieczyli finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znaczy, bądźmy szczerzy. Znaczy, sytuacja, w której matka nawet zbrodniarza, prawda, rzuca oskarżenia na innych. No ludzie, zastanówmy się. No to może piersi się uderzmy w piersi, no jeżeli jesteśmy matką. No jeżeli organizowaliśmy finał, na którym połowa z 41 ochroniarzy to byli ludzie nieletni, to się uderzmy w piersi, a nie miotajmy oskarżenia. No są jakieś granice, ale odkładając to wszystko na bok, powiem tak, jeśli z tej śmierci, z tej tragedii kryminalnej, to był mord kryminalny, to był zamach kryminalny, to trzeba podkreślać, wyjdzie jakieś dobro, że wszyscy trochę powiemy, no może gdzieś za mocno, może jakąś refleksję przeżyjemy. Ja ją też przeżywam. Przeżywają ksiądz Henryk Zieliński, którego też no, widzowie telewizji w Polsce.pl znają. Przeżywa to prezydent Andrzej Duda, który publicznie powiedział, przepraszam, zaczął od siebie. No ale chciałbym, żeby wszyscy zaczęli od siebie. No bo jak pani Szwing-Wielgus zaczyna naprawę życia publicznego po tej tragedii od rozliczania swoich przeciwników, od miotania oskarżeń, to znaczy, że nie ma tu szczerej intencji. No, nie, ja moim zdaniem Polacy patrzą i widzą, kto naprawdę ma szczerą intencję wyciągnięcia pewnych wniosków. Może nawet wbrew swojemu politycznemu interesowi w tym sensie, no, że definiowanie jakiegoś momentu przełomowego na tym gdańskim wydarzeniu na pewno nie służy rządzącym. Ale ja się zgadzam, musimy patrzeć wokół siebie. Jesteśmy ludźmi wrażliwymi, myślącymi. To, co się dzieje wokół nas, musimy jakoś przemyśleć, przeżyć. I ja uważam, że z tej śmierci, z tej tragedii wszyscy powinniśmy, chociaż ona nie ma wspólnego z atmosferą życia publicznego, ale wyciągnąć pewien wniosek, że uspokójmy się, no jakby, może o słowo niżej, o ton niżej.
pół kroku w tył. I to nie będzie ten wniosek, tak. Michał Karnowski, publicysta tygodnika Sieci, bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję serdecznie, miłego dnia, dziękuję. Miłego dnia również. Drodzy państwo, zostańcie państwo z nami, z Telewizją w Polsce.pl. Tutaj bojkotu nie ma i my także przekazujemy ważne informacje. Ten narodowy rachunek sumienia, takie słowa piękne też padły, które w tym tygodniu przeżywamy. Narodowe rekolekcje w tym tygodniu też dobrze nam zrobią, pół kroku do tyłu w tej debacie i tak właśnie postępujemy. Za chwilę kolejna rozmowa. Zapraszam państwa właśnie na rozmowę na temat tego, jak mogło do tego dojść, że na takiej imprezie cyklicznej, organizowanej już po raz 27, nie było prawidłowego zabezpieczenia. Zapraszam państwa za chwilę na rozmowę z prawnikiem.